Witajcie. Jesteśmy z następną kolonią Komponotusów, tym razem Komponotus Auri Ventris. I mamy już wyciągniętą z formikarium próbówkę, zasłoniętą również czarną folią. Wczoraj kolonia była karmiona. Zobaczmy, jak wygląda nasza próbówka w środku. Świercz był położony na zewnątrz probówki. Widać robotnicę, wciągnęły ją do środka. No i zobaczcie naszą kolonię. 5 robotnic, królowa, dosyć duży pakiet poczwarek. I mamy tutaj 3 larwy. Królowa troszeczkę zaniepokojona. To, co jest śliczne, albo przykuwa wzrok, ale inaczej, to ten odwłok, jeżeli na niego możecie spojrzeć, no tak, na którym załamuje się światło na charakterystycznie tutaj porośniętym owłosieniem. On zmienia odcień od takiego stalowego albo srebrnego po złotawy, w zależności od kąta nachylenia. Zresztą grzbiet tułowia, widzicie, również lekko połyskuje, akurat teraz ma taki złotawy kolor. Popatrzcie na odwłok, przy odpowiednim zaleniu światła tylko ostatni człon odwłoku ma taki poblask. Teraz zobaczcie, drugi element, trzeci i czwarty, w zależności jak ułożymy tutaj królową względem światła. No, troszeczkę oddalimy sobie, żeby uchwycić gniazdo. No, probówka jest troszeczkę zanieczyszczona, ale mrówki na siłę nie wnoszą tutaj żadnych elementów podłoża. No, sprzedawca zalecał, żeby, tak jak w przypadku mrówek, zwłaszcza tych azjatyckich czy z Ameryki Południowej, w gnieździe znajdowały się elementy ziemi albo drewna. Myślę, że gdyby była taka potrzeba, to mrówki z podłoża, które było umieszczone na arenie, a w tym przypadku włókno kokosowe, wniosłyby je do środka, tak jak zrobiły to kamalinusy. Widać, nie ma takiej potrzeby. Mrówki są o wiele bardziej aktywne niż tutaj znajdujące się w innych formikariach kamelinusy, selene czy sylwatikusy. Widać, mrówki musiały wyjść przecież na zewnątrz i tego świerszcza wciągnąć do środka. I jeszcze dzisiaj rano, jak obserwowało się formikarium, to konsumowały go. Myślę, że jeden świerszcz na nie dłużej niż 2 dni. I to nie dlatego, że go spożyją, ale dlatego, żeby nie zanieczyścić całej areny i próbówki. Żeby ten produkt był w miarę świeży. Myślę, że jeżeli ktoś ma kilkanaście kolonii komponotusów różnego gatunku, które spożywają duże ilości owadów i kolonie dość szybko się rozwijają, to trzeba się liczyć jednak z kosztem zakupu świerszczy i dokarmiania owadów. No jeżeli zależy nam oczywiście na rozwoju kolonii. Właśnie mrówka troszeczkę w cieniu, nasza królowa, ale odwłok czy gaster jest prześliczny. Coś, co przykuwa wzrok. Może ktoś się pyta, na czym polega wyjątkowość tych mrówek. Może właśnie na ubarwieniu ciała samej królowej. Myślę, że warto byłoby akurat ten gatunek trzymać nie w jakimś zacienionym gnieździe, tylko normalnie w otwartych próbówkach na formikarium, gdzie nie byłoby żadnych komór. Mrówki przyzwyczajają się ponoć bardzo szybko do światła i nie jest im
niezbędna czarna, czerwona folia czy zacienienie gniazda. Adoptują się i bardzo dobrze znoszą nowe warunki. Zobaczcie, mrówki są aktywne, poruszają się. Myślę, że to dobrze wróży w najbliższym czasie na rozwój całej naszej kolonii. Za chwileczkę oczywiście też zakryjemy gniazdo. Gniazdo próbówkę. Umieścimy mrówki z powrotem na naszej arenie. A póki co, trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.